planie. Jako, że w poprzednim odcinku pokazywałam wam, jak zrobić skorpiona, a do zrobienia skorpiona jest potrzebna taka jedna figura, z której też właśnie się wchodzi do wielu innych figur do góry nogami i bez której sobie nie wyobrażam ani jednego kombosa, czyli połączenia takich różnych figur. Więc dlatego dzisiaj pokażę wam, jak wykonać tą figurę. I teraz co za taką tajemniczą ciszę, po której ogłosimy bohatera dzisiejszego odcinka. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest... Fałka! Zapraszam do oglądania. To jest bardzo prosta figura, wygląda na bardzo prosto, ale niektórym ciężko jest się nawet do niej wybić i teraz zrobić coś takiego. Po prostu zostają w takiej pozycji, tam już się nie podciąga. Często jest to na przykład wina tego, że niektóre próbują jakby zrobić tą fałkę z prostymi rękami, tak jest mega dużo ciężej. Tak jakby, bo jak pchniecie sobie ręce, to jakby podstawicie do góry, może to tak opuścić się do tej fałki, a jak byście mieli prosto, to musicie się po prostu mega mocno wybić. I to też jest bardzo trudne. Aby wykonać fałkę, musicie złapać się wewnętrzną ręką na dole i zewnętrzną na górze. I teraz o tym pamiętać, żeby te ręce były ugięte, wtedy będzie o wiele łatwiej. Po prostu musimy się teraz mocno wybić do góry na dalej. Pamiętajcie, żeby nie wbijać do przodu, bo niektórzy tam wbijają do przodu, tylko żeby tylko od razu starać się wybić do góry. Fałka to jest figura taka niezbędna na ruce. To jest figura, bez której daleko nie zajdziecie, bo jest dużo różnych kombosów. Dużo rzeczy się naprawdę robi z fałki, więc jak nie będziecie mieli fałki, to po prostu nie będziecie w stanie zrobić żadnego kombosa. Teraz wam jakie was pokażę. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, a my już się widzimy w następnym odcinku, w którym pokażę wam nowe figury.